Hej, hej, moi drodzy, w ten mroczny i tajemniczy dzień. Wita was Olga z Wielkiego Buka. Dzisiaj będzie pysznie, będzie wyjątkowo, dlatego że mam dla was powieść, która będzie idealna dla raczkujących w gatunku horroru, która jest przeznaczona co prawda dla starszych dzieciaków, ale zachwyci także dorosłych czytelników. Cudowny, bezsenny patronat Wielkiego Buka, który przez ponad 50 tygodni utrzymywał się na liście bestsellerów New York Timesa, a który recenzuje dzisiaj dla was we współpracy z wydawnictwem Mamania, do którego link znajdziecie poniżej. Zapraszam was na piękną i mroczną Serafinę i Czarny Płaszcz Roberta Beatty. Serafina jest inna niż wszystkie 12-letnie dziewczynki. Jest istotą nocy, która ciemną porą przemierza rozległe piwnice rezydencji Biltmore, by polować, by podglądać, by poznawać życie, które niedostępne jest jej za dnia. Pewnej nocy w opuszczonych korytarzach podziemia Serafina zostaje świadkiem porwania małej dziewczynki. Chociaż to nie do końca było porwanie, bo mężczyzna w czarnym płaszczu zdawał się pochłaniać zrozpaczone dziecko, także zniknęła i sucho nie zaginął. Aby pomóc w poszukiwaniach i rozwiązać zagadkę zaginionej dziewczynki, Serafina będzie musiała ujawnić swoją obecność, będzie musiała pokonać swoje obawy i złamać obietnicę daną dawno temu ojcu. A czy straszy? I to jak? Z zaskoczeniem śledziłam losy Serafiny, dziewczynki odmieńca, zakochanej w twórczości Edgara Allana Poe, która była świadkiem niepojętej zbrodni zwyrodnialca w czarnym płaszczu. Oczywiście jest to powieść przeznaczona dla starszych dzieciaków, ale robi też wrażenie na starszych czytelnikach, tym bardziej jeśli wiecie, co w grozie piszczy. Robert Beatty swoją powieścią składa hołd największym z największych. Poza Edgarem Allanem Poe znajdziemy tutaj również Mary Shelley i jej Frankensteina. Znajdziemy Brama Stokera i jego Drakulę. Znajdziemy Oscara Wilda i jego portret Doriana Greya. A nawet Algernona Blackwooda i jego przerażające opisy natury. Najlepsze jest tutaj to, że Serafina nie ma przerażać na śmierć, ale ma intrygować, ma tak dawkować lęk, żeby czytelnik łaknął go więcej i więcej. Czyli dokładnie tak, jak porządna groza powinna działać. Serafina i Czarny Płaszcz zachwyci miłośników klasycznej grozy, ale też stanie się świetnym punktem zaczepienia dla wszystkich tych, którzy dopiero raczkują w tym gatunku, którzy dopiero chcieliby zacząć przygodę z tym gatunkiem, ale nie wiedzą od czego zacząć, a dla których Stephen King czy Graham Masterton zdają się na razie zbyt poważną lekturą. Robert Beatty operuje gdzieś między baśnią, między legendą a grozą, dlatego więcej jest tutaj takiej gotyckiej niesamowitości niż klasycznego horroru. To właśnie dlatego Serafina przeznaczona jest dla dzieciaków i dla młodszej młodzieży. Sama bawiłam się przy lekturze wspaniale, dlatego że Serafina to nie jest tylko zagadka, to nie jest tylko tajemnica, ale to jest także opowieść o tożsamości, o buncie i o dorastaniu do tego, kim chcemy naprawdę być. Nie dziwi mnie wcale status bestsellera tej powieści, dlatego że napisana jest pięknie i straszy dokładnie tyle, ile ma straszyć. Jeśli macie w domu młodszych wielbicieli opowieści z dreszczykiem, albo samemu chcielibyście kogoś zarazić bakcylem grozy, to Serafina i Czarny Płaszcz sprawdzą się do tego idealnie. A starszym czytelnikom polecam, dlatego żebyście zobaczyli, jak właśnie wygląda groza dla młodszych. A teraz, kochani, zapraszam was na rozdanie, dlatego że wydawnictwo Mamania przygotowało dla was dwa egzemplarze Serafiny i Czarnego Płaszcza Roberta Beatty do zdobycia i jedyne, co musicie zrobić, to w komentarzu pod tym filmikiem dać mi znać, że chcielibyście poznać historię Serafiny. Rozdanie trwa do 15 maja, a ja na dniach wylosuję dwoje zwycięzców. I to wszystko na dziś. Za tę mroczną i wspaniałą przygodę raz jeszcze dziękuję wydawnictwu Mamania, a was, kochani, koniecznie zapraszam na bloga, tam znajdziecie pewną ciekawostkę związaną z tą powieścią. I oczywiście pamiętajcie też, żeby odwiedzać mnie na Facebooku, na Twitterze, na Instagramie, na Snapchacie, na Lubimy Czytać i na Goodreads, a my widzimy się już niebawem. Do zobaczenia, pa pa!